Mateusz Kaniowski, Paweł Tyburski, czy było ciężej niż myślałeś? I gratuluję zwycięstwa. Nie, nie było ciężej jak myślałem, bo się nie zmęczyłem nawet. Dlatego, że Alberto nadał taki styl, który mi poniekąd zaskoczył, bo ja nie mogłem realizować swojego planu przez to, że cały czas uciekał do boku, frontami mnie jakby dystansował, ale też przy tym się bardzo męczył tymi frontami, nie oszukujmy się, one zabierały bardzo dużo energii. Dokładnie to samo mówiliśmy przy stole komentatorskim. Więc ja bardzo czekałem na to, wiedziałem, wszystko co bił, to bił na gardę. Może trochę byłem spięty w pierwszej rundzie, ale nie jestem jeszcze doświadczony na tyle zawodnikiem, więc nie jestem ogólnie zadowolony z tego zwycięstwa. No bo wygrał pierwszą rundę Alberto, to chyba możesz przyznać. No, mówię, ja nie robiłem swojego planu, dziecinny błąd w ogóle, kurwa, zamiast goniłem za nim, zamiast mu odcinać drogę w lewo, rozumiesz? Gdzie na treningach to wszystko robię, ale klatka, trochę takiego spięcia, trochę chciałem łeb też urwać w pierwszej rundzie jednymi dwoma ciosami. I to spowodowało, że ty próbowałeś urwać, ale on był szybszy, uciekał, kopał. Jestem ciekawy, czy twój brzuch jest bardzo rozbity? Nic. Ja nic, dostałeś kurde z 15 frontów. Nic, ale wszystko... Jesz kepsy, serio? Robiąc formę? Czy kręcisz rollo? W niedzielę zjadłem kurwa dwa kepsy, bo jaram sobie marihuanę leczniczą na sen, bo miałem leczyć bezsenności. I mnie te gastro takie złapało, że miałem 5 dni do walki, robiłem wagę i wpierdoliłem dwa kebaby. Ale udało się zrobić wagę. Słuchaj, co do walki, chwała za to, że Alberto tak fajnie przygotowali, fajnie się pokazał. Dobrze realizował plan, nie mam nic. Nie, trochę masz prawe oko. No. Wszystko co wchodziło... Dużo tych hekików przyjąłeś, ale na pięknie rękę, na gardę. Wszystko a na czuć rękę. Było ich siłę? Wiesz co, na pewno gdybym nie miał gardy, to bym tym odczuł te hekiki. Ale myślę, że Alberto bardziej odczuł podbródki, które gdzieś tam kierowałem do niego, no ale... Jeden trafiłeś taki potężny, natomiast w statystyce ciosów miałem wrażenie, że on bardzo przeważał, ale to dlatego, że on zadawał ciosy na odejście, a ty go goniłeś. Za bardzo chciałeś urwać głowę. Dokładnie tak, ale to wiesz, no, że tak powiem, nie jestem doświadczonym zawodnikiem. To tylko fajnie pokazuje, jak daleko jeszcze mi do tego zawodowstwa, gdzieś tam do walk z dobrymi zawodowcami. Cieszę się z tego poniekąd, bo to jest kolejna nauczka, kolejna lekcja. Nie jestem zadowolony do końca z tej wygranej. Fajnie, że przed czasem, że znowu, że jednak gdzieś tam pierdolnięcie w tej ręce jest i że dominuje tych zawodników, mimo to, że mógł wygrać w pierwszą rundę, ale to on jakby w skutku późniejszym bardziej odczuwał tą pierwszą rundę. To powiem ci, że komentując mówiliśmy właśnie, że Alberto wygrywa pierwszą rundę, ale czuć, że tego w końcu dogonić, że nie da się tak cały czas uciekać, bo się zmęczy człowiek. Ja czekałem, Mordko, wiesz, ja naprawdę byłem spokojny. Ja byłem sztywny, bo ja lubię tą sztywną moją pozycję. Ja czasami lubię przyjąć. To jest pojebane. Lubię przyjąć czasami i kurwa lubię wejść i na wymianę, wiesz. Alberto uciekał mocno, nie? Ale no, fajnie się przygotował, stary. Nie, spoko walka. Podobała ci się w ogóle, jak to wyglądało? Tak. No w pierwszej rundzie miałem wrażenie, że ty go ganiasz i nie ma w ogóle efektu. On za to fajnie kopał. Bardzo mi się podobały tego kopnięcia. Ale nic nie weszło. Nic. Raz może uderzył, gdzie mnie szurnął, ale ani jeden mnie nie przytkał. Kurwa, fajnie. Natomiast na pewno... Albercik, że tak się fajnie przygotowałeś, że daliśmy super walkę, że to nie była walka do jednej bramki. Ja chcę takich walk. Ludzie też pewnie... Ty, to było super, bo daliśmy emocji dużo. Alberto wspiął się na wyżyny swoich możliwości, bardzo dobre warunki mi postawił. Dzięki temu ludzie byli pozytywnie zaskoczeni, a na końcu ja i tak wygrałem. Byłeś go potwornym podbródkowym, on to ustał, natomiast jak zapytałem go, w jaki sposób go skończyłeś, bo my myśleliśmy, że on dostał lewego, natomiast patrząc później na powtórki, to było przez gardę. No i on mi powiedział, że tak naprawdę już nie miał siły walczyć i tak się położył trochę i zapytałem Alberto, czy się poddałeś w takim razie? No już nie widziałem sensu walki, bo już byłem zmęczony, czy nie może sensu, tylko już nie miałem siły, żeby się bronić i walczyć. Trochę źle Arbeto o tobie świadczy, mam nadzieję, że wyzbędziesz się tego, bo ja... Już czuł taki ból, że nie był w stanie już chodzić. Dlaczego? Dlatego, że biegał bez sensu. I kopał bardzo dużo, to męczy. A ja czekałem, aż go to wymęczy. Gdyby doszło do trzeciej rundy, to byłaby straszna dominacja, bo ja się nie zmęczyłem w ogóle, zresztą było widać po mnie. Byłaby bardzo duża dominacja, bo już trenerzy mi wjebali do głowy to boks, a jak chcesz, za bardzo chciałem nogami, mało boksu, dwa, mało kombinacji, uciekał mi od wątróbek do boku, fajnie plan realizował,
jak na freak fighty, to uważam, że na dosyć fajnym poziomie zawalczyliśmy, ale mówię, to nie jest mój poziom, nie jestem zadowolony z tej walki i fajnie, bo to jest kolejna lekcja. Wracam na salę po nartach, na które teraz właśnie lecę do Włoch. Pobawię się do piątku, polatam sobie na nartach, wracam i kurwa ogień, w marcu się widzimy. Fajnie, to fajnie, natomiast myślałem, że po walce wyzwiesz Denisa, a ty nie wyzwałeś Denisa, a Denis sam wyszedł i wyzwał ciebie. Nie, ja już wyszedłem z tej klatki, ja gadałem z Denisem, powiedziałem mu, że jak dadzą dobre pieniądze, to możemy to robić. Tak, ale chodzi o to, że... To nie jesteś moja waga, ale powiedziałem, daję ci dobre pieniądze, ja jestem, mogę się napierdalać. Natomiast chodzi o to, że ty wcześniej mówiłeś, że mógłbyś zawalczyć z Denisem. Ja mogę cały czas, nie? Tak, tak, tak. I właśnie jak cię zapytał pan Pawłowski, to ja byłem przekonany, że ty powiesz, tak, zapytał cię, z kim chcesz zawalczyć, powiedziałeś, kogo mi dadzą i tak dalej. No to był raz, kiedy czekaliście, chcesz, powiesz Denis. Nie, jest tak, że ja chcę teraz się bić z Denisem, bo nie mam parcia na to. Bo mam zawodników jeszcze po drodze takich, których freak fightowych, których jeszcze mogę z nim powalczyć, mogę powygrywać. Denis to też będzie wyzwanie. Oczywiście, jeżeli zapłacą bardzo dobrze, mogę to robić, kurwa, bo szanuję siebie, szanuję to, że też wypracowałem sobie tą pozycję. Nikt mi tego za darmo nie dał, więc jeżeli będą bardzo dobre pieniądze na stole, wchodzę i robimy to. Jeżeli nie, no to mogę na kolejnej gali robić tak. Ty nie do końca chcesz tej walki z Denisem? Nie, ja chcę, ale to kosztuje. To kosztuje, zresztą włodarze wiedzą, o czym mówię. Rozjaśnij. Nie, oni wiedzą. Okej, okay, a myślisz, że się uda to dopiąć? Kurde, no myślę, że tak. Myślę, że tak. Tylko ja się boję, że nie będzie złej krwi, a ludzie lubią oglądać Pawła Tyburskiego, kiedy jest dużo złej krwi. To wszystko będzie zależy od Denisa. Denis jest kurwa zadziora i lubi się odpalić. Ale uważam, że gdzieś tam mam dosyć duży szacunek do siebie i kurwa, no nie wiem, ja z mojej strony na pewno ja bym nie wyjebał z czymś do niego, no bo jakby nie mam nic osobiście do niego. To co robi w internecie, to co jakby ma konflikty z innymi ludźmi, to są jego konflikty. Czy mi się to podoba, czy nie, każdy idzie swoją drogą, każdy robi to, co mu się podoba. Aczkolwiek, no jeżeli by ze mną też tak robił, to ja bym też nie pozostał dłużny. Ale wydaje mi się, że między nami jest duży szacunek. No i... A jaki jest podział szans na takim starciu? W sensie zwycięstwa? Myślę, że no pół na pół. Tak? Oczywiście. Mimo wagi? Oczywiście. No wiesz co, no bagar robi różnicę. Ale w MMA walczę na sali z cięższymi, walczę z, już idę, walczę z zawodnikami naprawdę dobrymi, no i wiesz, no to jest MMA. Jest mocnym zawodnikiem i nie można mu tego, mimo to, że przegrał ze Szpilką, mimo to, że przegrał z Kubiszynem, to uważam, że jest bardzo niebezpieczny i trzeba na niego uważać. Ale jak widzisz, ja też jestem niebezpiecznym gościem i... Co krzyczałeś do Piotrka, jeśli się dopytam? Wkurwił mnie, bo... Przychodzi, wiesz, nie lubię jak on do mnie przychodzi i mi krzyczy coś. Ja w klatce jak jestem, to mam słyszeć trenera, a między nami jest taka więź, że ja go kurwa z 15 rzędu słyszałem zamiast trenera. Rozumiesz? Taka jest siła bliźniaczej miłości. Jeszcze go wyzywałeś. Bo zrobił coś, co mi się nie spodobało. Jeszcze się kłócił z Josephem Bratanem. Tak? Nie widziałem. Siedzieli 7 miejsc od siebie, komentując mówiłem o tym, bo tam coś się jechali. Mi trochę łokieć spuch, widzisz? Alberto upierdolił mi gdzieś w łokcia. Dobrze, dziękuję bardzo i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję ślicznie, byczku. Dzięki.